Cześć! W poprzednim odcinku mówiliśmy o konieczności rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce. Dzisiaj powiemy Wam, kiedy obywatel kraju członkowskiego może ubiegać się o prawo stałego pobytu w Polsce. Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w Polsce składa się osobiście do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu. Można to zrobić po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce. Co ważne, obywatel Unii Europejskiej, który jest małżonkiem polskiego obywatela, nabywa to prawo po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce. A co oznacza pojęcie nieprzerwany pobyt? Pobyt ma charakter nieprzerwany w przypadku, gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w ciągu roku. Czy są jakieś wyjątki, do których nie stosuje się wymienionych wyżej ograniczeń czasowych pobytu poza Polską? Tak, są pewne wyjątki. Są to wyjazdy związane z pracą, na przykład delegacja przez pracodawcę w Polsce bądź studia, na których część zajęć jest realizowana za granicą, odbywanie leczenia poza granicami RP oraz inne ważne okoliczności, pod warunkiem, że okres ten nie jest dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. O występowaniu wspomnianych okoliczności należy poinformować Urząd Wojewódzki w składanym wniosku. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na kolejny odcinek już niebawem.